No to będzie otwierando, otwierando. Teraz mam coraz więcej tych kart. Chyba zaczniemy tutaj. Bro, Team Instinct. Oh, let's go, dude. Yeah. That's sick. Nice. That's super dope. And this one. That's yeah. Real nice. Mega, mega, mega się cieszę, że tutaj jestem. Cześć, z tej strony Litek, witajcie kochani w dniu trzecim. Trzecim. Dzisiaj jest czwartek. W Seattle, w stanie Washington, Stany Zjednoczone. Uśmiech chyba sam mówi za siebie. Zwiedzamy sobie, idziemy właśnie na spotkanko z Niantic. Dzisiaj jeszcze jest taki dzień, wiecie, że mamy do omówienia parę spraw, więc przez następne 7 godzin będziemy siedzieć w miejscu i w parku, w którym no nie mogę ani zrobić remote'ów, ani nic innego. Ale codziennie chodzę innymi uliczkami, oczywiście, jak zobaczycie się zobaczyć. Jeszcze jest tutaj pełno pokestopów. Kurczę, teraz nie mam jak zejść tutaj na dół. Też może tędy zejdę. Dobra, tam jest więcej stopów niż myślałem. Ale zwiedzamy, pewnie zobaczymy się później. I ja Was oczywiście zapraszam na odcinek. Kochani, jestem tutaj od wtorku i to jest dopiero mój trzeci Oricorio. No ale fajnie, fajnie. Będę miał na trajdy dla kogoś. Tak jak Wam mówiłem we wcześniejszych odcinkach. Siedzi. Kochani, nasza wycieczka, taka mystery, tajemnicza, wylądowaliśmy w siedzibie Pokémon Company. Idziemy do środka, jak będę mógł, to coś Wam pokażę tutaj ze środka. Zobaczymy, co nam się da nagrać. Jesteśmy w The Pokémon Company. Widać z tyłu International. Ładnie. Zaraz wejdziemy do środka. Tam już widziałem Charizarda. Tutaj mamy nasze starterki. Ładne. I jesteśmy na 28 piętrze chyba. Coś takiego. Troszeczkę wysoko. Bez kitu, ale no mega, mega się cieszę. Jest. Dostaliśmy paczuszkę od Pokémon Company. Okay. Here it's free? Yeah? Or not? Okay.
Dostaliśmy paczuszkę. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest w środku. Team Instinct, czapka. Nice. Proszę. No to będzie teraz na lato, będę mógł się schować. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Booster paki. Tyk, tyk, tyk. Nice. No to będzie otwierando, otwierando. Teraz mam coraz więcej tych kart. Chyba zaczniemy tutaj. I moi drodzy, Team Instinct. Special Collection. TCG. Kolaboracja z Pokémon Go. Nice. Więc mamy Sparka naszego tutaj. I kurczę, to co chciałem. To jest przypinka chyba, nie? Albo coś. No to na pewno kozak. To na pewno kozak. Będziemy to nosić. Nice. Czekajcie. I mamy jeszcze taką tutaj, o, coś. Zobaczymy, co my tu mamy w środku. Też karty. Okej. Spoko. To będziemy otwierać. Później. W Polsce pewnie. Booster boxiki. I co mamy tutaj? Pokémon Center, Pokémon Go Teams, Crossbody Bag. Zobaczmy. Team Instinct, Pokémon Go. Nice. W środku pewnie wypełnienie tylko papierami, raczej tam nie będzie kart. Chociaż może, kto wie? Ale nie, przyda mi się na pewno. Bez kitu. Mogło tak być. O, cyk, tu jeszcze jedna kieszonka. Okej, okay. Dobra. Mamy i, moi drodzy, Eevee Shiny przypinka. Nice. I Team Instinct, to co chciałem. Kolejna, bardzo fajnie. Spoczko. Shiny Eevee. Nie, no to jest naprawdę kozak, nie? Ładna. Kurczę, teraz żeby to schować ładnie. Ale dobra, zobaczmy jeszcze. Duże dzięki na Pokémon Company International. Tutaj, moi drodzy, mamy kozak. Kozak. Team Instinct, bluza z kapturem. Team Instinct na boku. Czy mamy jakiś napis Diltek może? Nie. Nie ma, ale tutaj ładny, o, Pokeball. Właściwie? Team Instinct, najlepszy team, oczywiście, bro, Team Instinct. Oh, let's go, dude, yeah. That's sick. Nice. That's super dope. And this one. That's real nice. Nice, nice, nice. Moi drodzy, fajnie to wygląda, naprawdę, nie? Kozak, fajna bluza. I oczywiście rzeczy. Wiadomo, tutaj mam troszeczkę rozwalone wszystko. Ale te piny dodatkowe. Eevee. Shiny. Nice. I widzicie. Robiąc content z Pokémon, wylądować w Stanach Zjednoczonych. W Seattle. W siedzibie Pokémon Company International. Coś pięknego, coś pięknego. Jaki widok, ej, bez kitu. Nie pokazywałem wam. Całe miasto i te góry. Kurczę, nie mam tego obiektywu, żeby to zbliżyć. Ale no, coś pięknego, coś pięknego. Powiem wam.
Tu jestem pewnie przyciemniony, ale no... Mega się cieszę, że tutaj jestem. W Stanach Zjednoczonych, mój pierwszy raz, moje marzenie. Jeszcze znaleźć się w siedzibie Pokémon Company. Także zostawcie łapeczkę w górę, naprawdę troszeczkę się chyba wzruszyłem tym wszystkim. No bo jednak marzenie chyba każdego trenera Pokémon. Znaleźć się tutaj. Uff. Bez kitu. Jeszcze raz wielkie dzięki oczywiście za ten sprzęty, bluza, Team Instinct. Piszcie w komentarzach wasz team i łapeczka w górę. Kozak. Naprawdę. Także kochani, pamiętacie, mieliśmy ten event, kurczę, to było na April Fools. Te Pokémony, wszystkie nam się zmieniły. Może kiedyś to wróci, ale fajna taka ścianka, nie? Z tym w ogóle zrobiona. No i widoczek oczywiście, widzieliście. Ale pokażę wam, tu jest akurat. Jest super, mega widok. Masakra. Pikachu. Detektyw, siemaneczko. No mega sprawa tutaj się znaleźć. Naprawdę. Duże podziękowania dla Pokémon Company. Że oczywiście no mogliśmy się tutaj znaleźć, nie? I zobaczyć to wszystko. I dostać jeszcze prezenty. Bardzo dziękuję. Kozak. Mega Rayquaza. Szkoda, że nie jest czarna, nie? To by było. Czeka moje Shundo na to, żeby to zrobić. Masakra. Ładne tutaj rzeczy są. Dobra, kochani, trochę światełko źle świeci, żeby to wszystko zobaczyć. A tak jak mówiłem wam, jesteśmy w Pokémon Company International. Karty na ścianie, mogliście zobaczyć wcześniej. Także no mega wydarzenie. No trudno. Wszyscy poszli, zostaliśmy. Dziękuję Pokémon Company oczywiście za zaproszenie tutaj. Fajnie, bardzo. Zobaczyć to wszystko. Mega.